Witajcie widzowie, załadunek kamienia. Węgiel jest wydobywany razem z kamieniem z dołu, i co się później z nim dzieje? Widzowie. Węgiel i kamień najpierw trafiają do Blatfordów. Można powiedzieć, że są to takie duże pralki z takimi dziurami w środku, i one oddzielają. Duże bryły węgla i kamienia od mniejszych i idą na osobne taśmy. Duże bryły kamienia idą w stronę kruszarek. W kruszarkach szczękowych one są kruszone, żeby były mniejsze. Później taśmami trafiają do zbiorników kamienia. Są dwa zbiorniki kamienia właśnie na kamień drobny i na kamień gruby. Który jest ładowany na bieżąco. Jeden jest zbiornikiem główny, a drugim jest zbiornikiem zapasowym. Yy, się nazywa. U mnie na zakładzie dokładnie. Wtedy ja na załadunku ładuję ten kamień za pomocą przenośnika taśmowego. Ładuję ten kamień na radwany. Radwany są to po prostu wagony. Ładujemy ciągle kamień. Nie tylko właśnie węgiel, tylko też kamień jest ładowany na radwany, które są na torach, bo na kopalni mamy taką swoją kolej. I codziennie ten kamień jest wywożony na hałdy. Każdy, kto przejeżdżał kiedyś przez Śląsk, na pewno widział hałdy usypane z kamienia. One z daleka wyglądają jak węgiel, ale tak naprawdę właśnie to jest kamień, który jest wydobyty. Z dołu i w tym tygodniu ładowany przeze mnie.